Cześć, witam się z Wami serdecznie i dzisiaj bez makijażu, bo jak już wiecie, przed nami test podkładu z Bourjois, tego 1, 2, 3. Jak podaje producent, to ma być podkład ujednolicający koloryt skóry, dlatego że to 1, 2, 3 oznacza jakby poszczególne mikropigmenty, które w tym podkładzie się znajdują. I tak jak mamy kolorystycznie zaznaczone 1, 2, 3. 1 to są pigmenty żółte i one są przeciwko jakimś tam cieniom. Dwójka to są takie pigmenty fiołkowe przeciwko takiej poszarzałości? Przeciwko takiej szarości, niezdrowemu kolorytowi skóry, o. I trójka to są pigmenty zielone, czyli takie najbliższe mi, powiedziałabym, bo są to pigmenty, które mają niwelować nam zaczerwienienia skóry. Tego podkładu z Bourjois nigdy nie miałam. Mam z Bourjois 2 Healthy Mix, jeszcze tą taką starą wersję i mam Flower Perfection i one oba się świetnie sprawują. No, mam nadzieję, że ten też taki będzie. A szczególnie mi na tym zależy, bo on właśnie ma jakby ujednolicać koloryt. Niby ja nie mam takiego problemu, wiecie, z depigmentacją skóry, z jakimiś plamami posłonecznymi, natomiast no, kolor mojej skóry też jest jakiś niejednolity z tego względu, że mam naczynka, więc często mam buzię zaczerwienioną. Ok, otwieram, bo tu jest jeszcze zalepiona, jak widzicie, i nakładamy. Zrobiłam zbliżenie, żebyście widzieli co i jak, no i najpierw tradycyjnie troszkę na rękę. Muszę popompować, bo jeszcze nie wychodzi. O, jest. Zobaczcie, jest taki, nie wiem, no gęsty może bardzo nie jest, taki rzadkawy. Troszkę może spływa. Co do zapachu, to tak niekoniecznie, trochę dziwnie pachnie. No ale dobra, zobaczymy, może na skórze nie będzie tego czuć. Rozprowadza się bardzo gładziutko, tak przyjemnie. Dołożyłam sobie jeszcze tyle, bo przy nakładaniu ten zapach taki dziwny czuć. To jest taki trochę jakby kredowy zapach, coś takiego. Podkład rozprowadza się naprawdę ślicznie i mimo tego, że ja to robię pędzlem języczkowym, do którego po prostu trzeba się przyzwyczaić, to żadnych smug za bardzo nie ma. No zresztą myślę, że to widać. Bardzo równomiernie się rozprowadza, tak fajnie i tak gładziutko po buzi sunie. Teraz jak tak patrzę na siebie w podglądzie i tutaj w lusterku, to wydaje mi się, że mam taką bardzo żółtą twarz. Nie wiem jak to będzie na filmie. A jeszcze Wam nie powiedziałam, ja mam go w odcieniu, już mówię, 51 Light Vanilla. No nie wiem, taki mi się żółtawy wydaje. Nałożył się naprawdę bardzo ładnie, bez żadnych smug, w ogóle się nie klei, bardzo, bardzo ładnie wygładzona twarz jest. No i tego zapachu już nie czuć, także zapachem od razu mówię, nie trzeba się przejmować. Nie wiem, no chyba będzie ok. Oprócz tego czuć takie fajne, chłodne nawilżenie, wiecie o co mi chodzi. Takie fajne uczucie, jakbyście miały krem nawilżający nałożony, o. Także pierwsze wrażenie, słuchajcie, jest naprawdę bardzo fajne. Lecę wykończyć makijaż i jeszcze za chwilę do Was wracam. I jestem z gotowym makijażem. Wyszedł taki dosyć intensywny, dlatego że testuję dla Was cienie pojedyncze z Pierre Rene. Filmik oczywiście niedługo się ukaże. No i starałam się użyć jak największej ilości kolorów, stąd też ten makijaż taki różnokolorowy i właśnie intensywny. No ale może do rzeczy, czyli jak tam z tym podkładem. Słuchajcie, wszystko rozprowadziło się bardzo ładnie. Ten podkład ładnie stopił się ze skórą, rzeczywiście koloryt ujednolicony. Krycie takie może średnie powiedziałabym, natomiast wszystkie jakieś niedoskonałości, zaczerwienienia i tak dalej pozakrywał. Bardzo ładnie, równomiernie się rozprowadził, ale to już mówiłam. Pozostałe kosmetyki też mi się udało ładnie to jakoś bezproblemowo nałożyć. To znaczy, wiecie, nic mi się tam nie osypywało, nie rolowało i tak dalej. Także na razie ja jestem jak najbardziej na tak i mam nadzieję, że to wszystko się ładnie do wieczora utrzyma. Nie powiedziałam Wam o jednej jeszcze rzeczy. On w regularnej cenie kosztuje 50 parę złotych, no ale oczywiście jak będą jakieś promocje, a okaże się fajny, to można go dorwać na promocji. No ale widzimy się wieczorem i wtedy ocenimy, czy jest rzeczywiście wart swojej ceny, czy nie. Do zobaczenia. No i hej, jestem w podsumowaniu testu naszego podkładu. Od razu wzięłam na takie zbliżenie, żebyście zobaczyli, jak to się wszystko przedstawia. Powiem Wam, że jak łączyłam kamerę i tak spojrzałam w podgląd, to tak się zastanawiałam, co by tu powiedzieć, znaczy do czego by się przyczepić. No i muszę Wam powiedzieć, że za bardzo nie mam do czego. No bo tak, zobaczcie, nie widać mi naczynek, no nie widać. Czyli jakby tą podstawową swoją funkcję podkład spełnił. Co dalej? Wszystkie kosmetyki się utrzymały. Muszę Wam też powiedzieć, że no w mojej ocenie nawet się tak bardzo nie świecę, czyli też w jakiś sposób tam skórę zmatowił. Poza tym nie podkreślił mi żadnych zmarszczek, słuchajcie, żadnych załamań. Nawet tutaj w tą taką lwią zmarszczkę mi nie powłaził tak bardzo. Jakoś tak w miarę ta buzia jednolicie wygląda. I może jeszcze odnośnie tego świecenia, troszkę się świecę tutaj na nosie i tu na brodzie chyba dosyć. No tak przynajmniej to wygląda w lusterku i w podglądzie. Może ciuteńkę na czole, ale wydaje mi się, że to naprawdę nie jest źle. Nie podkreślił też żadnych porów. No, w zasadzie, słuchajcie, naprawdę nie mogę niczego złego powiedzieć. W sumie naprawdę super podkład. A i jeszcze jedna rzecz. Ja Wam jakoś tam w trakcie filmu powiedziałam, że on kosztuje coś koło 50 zł. Ale potem sobie przypomniałam, że ja chyba 58 coś tam za niego zapłaciłam. Czyli tak naprawdę on kosztuje prawie 6 dych. No więc wydaje mi się, że jak na podkład drogeryjny to chyba dosyć drogi. Ale muszę Wam powiedzieć, że wart swojej ceny. Gdybym miała go porównać z podkładami, które mam i których używam, to postawiłabym go mniej więcej obok podkładu z Ireny Eris, tego ProVogue matującego. Super podkład, słuchajcie. W zasadzie podkład zrobił wszystko to, co jak dla mnie dobry podkład powinien zrobić. Aha, i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie tego teraz, jak mówię o podkładzie, bo gdzieś tam w komentarzach mnie spytaliście, czy ja używam jakichś, wiecie, fikserów, jakichś utrwalaczy na makijaż. Nigdy niczego takiego nie używam. Nigdy nie poprawiam makijażu w ciągu dnia. Po prostu jak sobie zrobię rano makijaż, tak chodzę w nim przez cały dzień i nie dodaję żadnych, nie wiem, bronzerów, pudrów, nie matowię celowo skóry, niczego takiego nie robię. Po prostu daję sobie skórze oddychać tak naturalnie, jak ona tam potrzebuje. Więc no, tak bywa, że ja bardzo często się w jakichś tam właśnie miejscach gdzieś tam świecę, bo po prostu jakby nie ulepszam w ciągu dnia makijażu. Więc tak mam od rana i wydaje mi się, że na te kilkanaście godzin noszenia to naprawdę podkład stanął na wysokości zadania. Także jeśli się nad nim zastanawiacie, to z czystym sumieniem mogę polecić. I teraz uwaga, ponieważ on ma też jakby podobno przykrywać takie zmiany pigmentacyjne, wiecie, takie intensywne jakieś przebarwienia typu na przykład jakieś depigmentacje skóry, czy jakieś przebarwienia takie posłoneczne, to jakby no tutaj się nie mogę wypowiedzieć, dlatego że jakby takich przebarwień ja nie posiadam, więc na mojej twarzy tego przetestować nie można. Natomiast jeśli macie cerę naczynkową, zaczerwienioną, jakiś rumień utrwalony, to myślę, że jak najbardziej. No zresztą myślę, że obraz wart 1000 słów. Bardzo fajny podkład, bardzo ładnie wygląda, naturalnie jak dla mnie, nie robi maski, nie obciąża twarzy, gdzieś tam troszeczkę się świecę w niektórych miejscach, tak, ja to wiem, ale dla mnie tak naturalnie ludzka skóra reaguje i nie jest to absolutnie żaden minus. Tak więc jeśli też lubicie taki efekt, nie wiem, taki sposób krycia, taki sposób zachowywania się podkładu na skórze, to tak jak mówię, z czystym sercem mogę Wam polecić. Super podkład. Ok, i to tyle w dzisiejszym teście. Prosiliście o test tego podkładu, więc mam nadzieję, że się przyda. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!